Face to face. And yo. Tak się mówiło kiedyś. Na face to face? No, tak. Nie. Lepiej nie. Więc trzeba walić Syla teraz na tym. No dobra. Na face to face. Pozwalam. Dobra. Nie zakazuję. Let's go. Jezu, ale to wolne jest fagio. Ale my głupi Sylo jesteśmy. Debil. Jaki ty jesteś debil. O, kurde, jednak ja. A? Jednak ty jesteś debile wszyscy! Racja. A to jest The Arwings, czy nie jest The Arwings? Nie, właśnie nie, dlatego nie ten. Ale ja popatrzyłem! Ja też, bo się widziałem. Dobra, jesteś ostatni. Kogo ty jesteś? Ja nie. No wiem, no tak jestem, po stracie. A, ja na tym motocyklu pięknym. Motorze. O, dalej, no właśnie, westchnąć chciałem tylko. Tylko to może zrobić. No. O, to jest chyba jakiś nowy. Bogaty. Wygląda jak Toyota RAV4. Jak dostał, Pitolka. To jest my best. Ładny jest to, no, ładny jest ten samochodzik. To jest nowy, nowy. On jest na tym, nawet właśnie na tym zdjęciu. A to jest co, jakiś Pajero, czy... No, chyba tak coś takiego, no. Pajero. Wali go tam! A ładny jest, też mi się ten podoba. Nie, nie. Taki ładniusi, ten Raptorek fajny. Fajniejszy. Aha. Ale duszek jeszcze był włączony. A to co, to jest Everon? Raptor. To jest chyba już chyba go nie można kupić. Chyba ale jeden z 200. Nie no, można Everona kupić. Everona. Everona? Jak on się nazywa? Everon? On się sprzedał. No. O? No wyprzedały się Everony. Kurde, co to się bogate stało? No musiałem uciekać od Syla, no co się stało? Głup... A, nieważne. Ale ty głupi Pax jesteś, jak ja! Ja nie wiedziałem, że w tym meczu ja nie muszę unikać tylko pierwszego miejsca Shepard, tylko też Syla jeszcze, jak widzę, nie? Spoko, ja też. Także... Wesele jedzie. Dawaj, ja z prawej, ty z lewej i nie daję mu przejechać tam. No dobra. Gdzieś deczniki jadą z przodu. Oj, on jedzie czymś szybkim. Dobra... No, nie! Imbecyl jest w pacie. No, boost, akurat boost, jak skręcałem na pyski, no co mogę powiedzieć, to no. Zielony też wypadł, ty. Ale czemu ty jesteś zielony, kolego? Co ci się stało? O, ja pierdolę. A co jest złego w tym kolorze? Pykniesz mnie, bo jesteś... ty, żeś dupa. Co jest złego w zielonym kolorze, panie Pax? Nie, niespotykane w twoim wykonaniu. Pax, coś się stało? Ponieważ nie, 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 ja ci powiem. Co ja wykopało, no? Dokładnie. Ara, ara! Daj się ominąć. No, daj, daj. Czekaj, jeszcze cię... A kurde, ile no, ty na tym duchu będziesz? Na respy się gówno biją, tutaj, no. Jesteś pie... O! 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 Kurde! Ale to dwóch grałem walną, teraz. Dwóch walną, tak ładnie no. Byłeś stary na pleckach, nie? Żeby cię palnął. No jak czekają. Dobra, jest. Nie, o dobre, ducha miałem akurat. No i wali go! Nie, ten buścik nie jest dobry? No nie, Stylo! Jadę, jadę. I boczka! O! Ej, co to się... O, piwo się wywaliło? Co się wydarzyło się? Nie wiem, a... Ty wyleciałeś gdzieś? Fera. No, ale niech to mnie walił. To jest... No, bo Paksik był. Na aferze poleciałeś, chłopie. Nie, aferki, aferki były, no. A, no tak, no bo jeszcze stylowy z tyłu, no tak. Polska w drugiej połowie z meczu. Z buta trzeba będzie iść zaraz. Z Mołdawią, no tak, z buta, z buta. Dobra, to z buta nie bijemy. Biegniemy z buta. Chwila na... Blok reklamowy. Podrzuć, podrzuć. Ja, ty właśnie, poczekaj. Ja, nie, teraz będę wszystkich podrzucał ciągle. No, nie jestem Samarytaninem tak. Dobrym. Taksi! Mogę was teraz podrzucić, jak chcecie. Nie. Nie podrzucaj, nie. Bardzo niemiło by to było. Możesz tutaj tego, Hogatego z Sylem. Dawaj. A nie, bo już tylko Syla, bo on biegnie na drugim akurat, nie? No tak, dobra. Zasada klasyczek. Syla główna, żeby nie bić pierwszego, tylko drugiego. Sprawiliście w ostatniej chwili w ogóle, no. W ogóle właśnie nie widziałem. Dlaczego oni tak biegli? To oni tak biegną. Ale to ostatnio widziałem wersję w Krakowie na rowerze i dawno nie było nawet pytania. Po prostu było. Ale ja w Krakowie doszedłem do tego samego wniosku, widząc niektórych rowerzystów, że oni po prostu jadą, jakby ich nie obowiązywało. No bo rowerzyści tutaj są pojebani, nie wiem, jakby... Nie na przykład uwielbiam ten moment, jak na przykład ziomek jedzie drogą, taką, gdzie normalnie jadą też samochody, obok jest trasa dla rowerów, a chuj jebany będzie jechał kurwa tą drogą, no. I korkuje. Pewnie dlatego, jebany. Że w sensie ja już widziałem te dyskusje na a tak nie temat. Wolno w ogóle, nie wolno tak no, chyba. Jak tak, wolno, jeżeli... No to... Ale jeżeli ta droga rowerowa, ona jest tam nazwana i jest oznaczona znakami i wszystkim,
to, że na skutera, przykład ja czasem motorek, jest no bo fragment, to jest to, co wybraliśmy. Że jest fragment kolorowy, nie, na przykład, to nie znaczy, że to jest droga rowerowa, nie? Bo są stare takie, ale te są znaki poziome jakby i pionowe, tak? Muszą być, no i musi spełniać wymagania najnowsze, bo się wymagania też zmieniły co do tego. Więc na przykład dużo starych tras nie spełnia minimalnych wymagań i ludzie wykorzystują to jako wymówkę po prostu. Ja lecę drogą, by tą dziurę ale, mam. Ale dlaczego? Ale przecież wygodniej się jeździ po drodze rowerowej, no dokładnie. No nie, no nie, wiesz, dziury są ludzie, którym lepiej się jeździ po asfalcie po prostu. A to też jest najczęściej. Także w ten sposób to wygląda. Zostaw mnie. O! Aczkolwiek myślę, że dla własnego kraksa, komfortu i bezpieczeństwa wolałbym chyba jednak jechać. Ale to, tym, ale to jest, zawsze ale to się znajdą ci sami ludzie, jest to legalne. Ale to są, ale to są ci sami ludzie, którzy potem jak jadą samochodem, to napierdalają na tych rowerzystów, co jadą normalnie drogą asfaltową. Jesteś pierwszy. Jesteś pierwszy. Tak. Kojarzę taki. Co zrobiliście? No wypadliś, no wystrał nas. Aaa! Tak, no. Nie widziałem. Bokiem jak się zestrał na koniec, ty! Aż przestał atakować, chłop. Nie, bo mnie zarzuciło do boku. No ale właśnie. Ładnie, synchronicznie! A za chwilę będzie jechał autobusem jakiś dęciak z przodu, który mnie skasował. Śmieciarom. O, po ciebie jadę. Trzema nawet. Sylowozem. Ty, ale BMW nie jedziemy przecież, co jest. Ale... Siła, ale nie ten... strasz, nie strasz. A się zestrasz. Bo się zestrasz. O, dawaj tego, dawaj go, proszę. Jak to było po angielsku? Zrób mi to, proszę, zabij go. Dobra, jedź, Shepard. Mnie? Tak. Ale masz farta tym bączkiem. Przecież do niego nawet nie dojadę, ty. No właśnie, też nie mogę. Ja go nawet nie dogonię. Strasznie szybki. Ty co, jadą ludzie samochodami, co? Dwa. Jadę śmiecia w pudełku rozwalić! Tyle, ale to sam nie siebie ja, nie rozwalisz, debilu. Co jest? Jadę śmieć w pudełku! A to pax! No debil, no debil. No tak, czwarte miejsce było! No. Myślałem, że to boczek, sorry. No on myślał, ewidentnie myślenie ci nie wychodzi. Tak. Mówiłem, że śmiecia w pudełku, no. Od długo miałem akurat farciarzy, no. Ej, śmieszne jest to, że ze wszystkich nas to Sylo tylko wyleciał. No, to prawda. Takie mega chciałem was rozwalić tutaj, no. Bo ja znowu tym gównem. Ja pierdolę, jeszcze wypadłem, no. No, Fortnite busem znowu, let's go. Super, chciałbym jechać już tym Fortnite busem. Dobra, nie zezwaj się tam. To niech się Sylo nie teraz możecie, Hogatego walić, śmiałbyś. Tak, pierwszy. A później Shepard, mi się pojawił. A potem nie, a potem nie, a potem nie. Tak, byłem. Tak. Shepard ma kolor niebieski. Nie, no nie ma. Ty, ale unlock. W miejscu, gdzie boost był akurat, nie ty. No i nice. Ty. Że nie przeżyję, ja dobra. O, może? Lata dalej, tam misja Apollo. Aż kurde, brzniczy. To chyba Apollo 7 jest? Było, co? Dalej możecie walnąć, Hogatego. To prawda, i pak z nią mieszka... Kurwa, debilu, jebany, kurwo, smacona, jebana. Wypierdalaj z tych wyścigów, już tak kurwa z tym po prostu. Ja się zrespiłem chłopem, nie, no kurwa mać. No to jest Sylo. Ja jebie, kurwa, Sylo z debil, kurwa. To jest synonim, kurwa, zjebania umysłowego. Ja pierdolę. Mówi tak częściej. Jebana, no. Mówi tak no, no nie mogę po prostu, kurwa, z nim. Coś tak nie jest. O, kurwa, no, zawołał na wyścigi, już wyzywa. A Sylo później znowu przyjdzie za miesiąc. No tak, znowu przyjdzie za miesiąc i będziesz mówił, kurwa. Ale fani, ty. Ja teraz jadę, kurwa, na ten, obciągać kutasy, kurwa, tam na tym, na koncertach. Ale to się nazywa bardzo ładnie w naszej branży, że ogarniam koncert, kurwa. Co za plecza, kurwa, mać. Ja jebie, no to co za, kurwa. Ogarniemy. Do Krakowa wpadnę, miałem wam obciągać, ale też kurwa nie wpadłem. Tak nie mówiłam akurat śmieciu, ty. Kurwa. Ale czemu go wyzywasz, Sylo, ty? Ja nie wyzywam, on mnie wyzywa. To. Ja jebie. A on ci mówił o obietnicach po prostu. O deklaracjach. To nie gram, więc sami wychodzę po tym wyścigu. Co jest? Kurczę, ty w duchu byłeś, gnoju. No tak. No tak, to jak wywaliło, jak wywaliłeś ty? Co jest? Strak, tak. O, jedzie już podhaczacz, 3000 od tyłu. No i, to i może, prawidłowo, nie, tam tak. Prawda. Co jest z Paxem?
Muzyki słuchał, głośniki mu się tak, rozładowały. Tak, że się załamał, jak go sylowywalił 35 raz na czwartej pozycji. Nie, on chyba ma wjazd na garaż. Ale to ogra tym motorkiem, bo ten motorek szybszy będzie tak chyba. Być, może tak być. Nie, ten motocykl jest taki se. No nie jestem w stanie. No widzisz? 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 Czekaj, bo drugie też obrócie, zapomniałem o tych boosterkach. Zapomniałem o boosterkach. Ten motocykl jest taki se. Ale jechałem, zapomniałem o boosterkach, no. Jeszcze szansa, że mnie nadgonisz, Sylo. Nie, to może ja tym, ja nie wiem, tą rampką. Będziesz szybszy tak naprawdę. Może tą rampką, może tą rampką. Dużo, dużo szybszy. Przecież ty już jesteś chłopiec, zgubiłeś mnie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dziękuję bardzo. Nara. Raz na jakiś czas to i... Ej! Boczek nie wygra, nara!